Teraz już będzie widać i słychać kresek tyle, ile trzeba. Już nie będę snuł tutaj pięknych porównań na temat kresek, ile tych kresek można mieć. Mamy kresek zasięgu tyle, że możemy na chwilę się spotkać i bardzo się z tego cieszę. To spotkanie jedyne w tej formie live'owej w tym tygodniu, bo jak wiecie, w czwartek przypada Boże Ciało, więc będziemy zajęci innymi sprawami. Mam nadzieję, że przynajmniej dla części z Was to będzie dzień odpoczynku, bycia z rodziną, nabrania trochę sił w tej trudnej rzeczywistości. Z rzeczy, które dzieją się wokół nas, to jeszcze dziś zapraszam Was bardzo serdecznie na 11.15 na konferencję prasową, na której będziemy razem z Pauliną Henik-Kloską i Pawłem Wojciechowskim mówić o euro, o tym, jak dzisiaj wyglądałoby nasze życie, tych, którzy wzięliśmy kredyty hipoteczne, tych, którzy widzimy idąc do sklepu, jak wygląda inflacja, jak wszystko drożeje, jak wyglądałoby dzisiaj nasze życie, gdybyśmy nie zaniedbali tej rzeczy, tak jak zaniedbaliśmy niestety w Polsce wiele innych rzeczy, które dzisiaj odbijają nam się czkawką, z których dzisiaj musimy się rozliczyć przed samymi sobą, zmarnowaliśmy czas. Jedną z tych rzeczy jest choćby to, że jeszcze nie wprowadziliśmy euro, że nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie nie tylko Niemcy, ale gdzie dzisiaj są Bułgarzy czy Chorwaci, którzy to euro właśnie za chwilę u siebie wprowadzają. My jesteśmy daleko, daleko, daleko w tyle. Z 5 kryteriów z Maastricht mamy spełnionych chyba jedno, więc ta droga jest długa, ale gdzieś ją trzeba zacząć, gdzieś trzeba zacząć ją iść. To po pierwsze. Po drugie, transformacja energetyczna. Zobaczcie, gdzie dzisiaj bylibyśmy, gdyby rządy najpierw Platformy, a później PiS-u, tu PiS ma potężną odpowiedzialność, dlatego że to za jego rządów tych pieniędzy i możliwości było najwięcej, poważnie do tego podeszły. Ilu ludzi dzisiaj nie musiałoby latać z wiaderkami węgla, zastanawiając się, czy będą kosztowały ich fortunę, czy też nie, a mafia węglowa będzie zarabiała na tym krocie, bo czasami to tylko do wiaderka chyba można już dzisiaj ten węgiel zdobyć. Składy, jak nie po 3000, to w ogóle tego węgla nie ma. Zobaczcie, gdzie dzisiaj byśmy byli? Gdzie dzisiaj byśmy byli, jeśli chodzi o nasze samochody? Gdzie bylibyśmy, jeżeli chodzi o nasz gaz? Gdzie bylibyśmy, jeżeli chodzi o to wszystko, co właśnie ogrzewa nasze domy, co sprawia, że cały świat się kręci? Wczoraj przypadkiem, wychodząc z telewizji, spotkałem jednego z polityków obozu rządzącego. Zobaczył mój samochód elektryczny. Rozmawialiśmy o tym, że no proszę, tutaj samochód elektryczny, ale mówi, ale wie pan, to się tak nie da zrobić, żeby ten milion samochodów elektrycznych, no bo to od początku było wiadomo, że to tam, że tak powiem, nic, niewiele z tego będzie, bo my rozmawiamy z sieciami elektroenergetycznymi, z PSE i oni mówią, że się nie da zrobić tyle ładowarek. To co byście robili przez te 8 lat? Już prawie. Czym się zajmowali? Znaczy, żeby teraz po 7 latach dojść do wniosku, że nie ma ładowarek? Że sieci nie dają rady? Co wszyscy wam mówią, co próbują coś do tej sieci podłączyć? Jakąś małą elektrownię fotowoltaiczną? Jakoś zacząć dokładać się do tego zazielenienia polskiej energii? Nagle po 7 latach oni konstatują, że jednak a może się nie da, bo sieci nie ma. A co to sieci jest? Że nie możesz sieci zmienić, przebudować, zainwestować w to i sprawić, żeby funkcjonowały tak, jak powinny funkcjonować, to czego są rządzący? Dzisiaj widzimy w tej trudnej sytuacji, jak palącą potrzebą jest transformacja energetyczna, dlatego my tyle o niej mówimy i będziemy mówić. Bo my wiemy, że to nie jest opowieść o, już nie powiem czym, tylko to jest opowieść o tym, czy będziesz miał ciepło w domu, po prostu. Jak nie w tym roku, to w następnym. Albo w następnym jeszcze. To są podstawowe rzeczy. Ciepło, jedzenie, ciepła woda do umycia się. Tego za chwilę nam może zacząć brakować przez to, jaką politykę prowadzi nasz rząd, nie tylko przez Putina i przez jego wojnę. Rząd jest dzisiaj zajęty zupełnie innymi rzeczami. Popatrzcie proszę na to, co się dzieje wokół sprawy obligacji Morawieckiego. My to też oczywiście będziemy drążyć. I powiedzcie teraz tak na zdrowy chłopski rozum. Jeżeli szef rządu kupuje obligacje, które sprzedaje jego podwładny, minister finansów, szef rządu, mając świadomość,
jakie będą ruchy na scenie. Przecież oni mają dane wywiadowcze, prawdopodobnie wiedzieli o tym, jak poważne jest zagrożenie dla Ukrainy ze strony Rosji i że to będzie skutkowało wzrostem inflacji, że to będzie skutkowało poważnymi turbulencjami na rynku gospodarczym. To się na rynku kapitałowym nazywa insider's knowledge, to znaczy, że wiesz coś, czego inni nie wiedzą o kondycji danej spółki albo o tym, że prezes jest śmiertelnie chory i zaraz umrze i będzie tąpnięcie albo jakieś inne rzeczy. Ty to wiesz, inni tego nie wiedzą i ty używasz tego, żeby wykorzystać swoją przewagę. Na przykład wiesz, że przyjdzie wynik jakiejś kontroli, który będzie niekorzystny, wiesz, że uda się z kolei zainwestować i podpisać jakiś super kontrakt i wcześniej od innych kupujesz akcje albo sprzedajesz akcje, żeby na tym zarobić. I Morawiecki dokładnie to zrobił. Kupił w pytę obligacji za ponad 4 miliony indeksowanych na inflacji. A więc grając jakby na to, że inflacja będzie wyższa. I zarobił na tym potężne pieniądze. Powiedzcie mi, w jakim kraju premier, który zrobiłby taką rzecz, uchowałby się na stołku i koalicja, którą reprezentuje, choćby dzień dłużej? Przecież to śmierdzi na kilometr. Jeżeli nie śmierdzi, to poprosimy o wyjaśnienia. Ile tych akcji zostało kupionych, w jaki sposób zostały kupione, dlaczego zostały kupione, czy były jakieś informacje wcześniej, czy to jest cała emisja, czy część emisji. Wyobraźcie sobie, jak oni są zdemoralizowani. Jak nie mają już kompletnie poczucia wstydu i obciachu, żeby takie rzeczy robić. To jest rzecz, o której trzeba też głośno mówić, pokazywać, uświadamiać ludziom, że facet, który miał świadomość, miał wiedzę, w jakie problemy idziemy, postanowił wcześniej zarobić na tych problemach, a teraz jeszcze opowiada kocopoły o tym, że zrobił to z patriotyzmu, żeby wesprzeć polski budżet. Jeżeli już jesteśmy przy pieniądzach, KPO, wiecie, że prezydent podpisał ustawę o Sądzie Najwyższym. Teraz tak naprawdę, znaczy ta ustawa nie rozwiązuje żadnego z problemów opisanych w kamieniach milowych, a więc pieniędzy nie będzie. Jeżeli jakimś cudem miałyby być, to i tak będą pewnie najwcześniej na początku przyszłego roku, bo Bruksela, widząc, jak zareagował też Parlament Europejski na te propozycje von der Leyen, będzie tutaj bardzo restrykcyjna i bardzo drobiazgowa. To znaczy będzie wszystkie przelewy czy wnioski o przelewy sprawdzać. Każdy z nich będzie musiał jeszcze raz zostać zaakceptowany przez ministrów finansów, a jak będą mieli wątpliwości, to znowu odeślą do Rady do decyzji, do Rady, czyli do szefów państw. Więc tych pieniędzy my szybko nie zobaczymy. A to oznacza, że na te inwestycje, które zakłada KPO, będziemy musieli wydawać własne. A co nas dzieli od tych pieniędzy z KPO? Zbigniew Ziobro i jego fantazje dotyczące tego, co chciałby robić sędziom, których nie lubi i którzy mu czymś podpadli. Taka jest goła prawda o tym sporze i o tym konflikcie, a wiecie, bo sami widzicie, co się dzisiaj dzieje, jak bardzo tych pieniędzy nam potrzeba. Jest jeszcze jakby możliwość, że prezydent w tej sytuacji, w której dostał tę ustawę, znaczy już ją podpisał i dostał ją, tak powiem, teraz do wykonania, zdecyduje się na rzecz, o której mówił wczoraj profesor Strzembosz, ale też inni prawnicy o tym mówią, nasi też prawnicy o tym mówią, że może mianować do sądu, do tej izby nowej, tylko tych sędziów, którzy nie przeszli przez nowy KRS. Czyli, bo teraz to jest tak, że on dostanie 33 wylosowanych ze wszystkich sędziów i spośród nich ma wybrać 11. I teraz jakby chciał pokazać, że rzeczywiście chce odblokować te pieniądze, to może tylko wybrać tych 11, co do których nie ma wątpliwości. I wtedy pieniądze będą, i wtedy zostanie spełniony, być może tak uzna Komisja Europejska, albo przynajmniej będziemy mieli wielkie szanse, że zostanie spełniony ten kamień milowy i te pieniądze będą mogły do Polski popłynąć, a więc teraz też będziemy bacznie obserwować, co zrobi prezydent. Nie zmienia to oczywiście faktu, że ta ustawa jest do wiadomo jakiej części ciała i żadnego kłopotu z praworządnością, który PiS wygenerował razem ze Zbigniewem Ziobro dzisiaj nie rozwiązuje. Z rzeczy, które są jeszcze ważne wokół nas, to wizyta czwartkowa premiera Włoch, prezydenta Francji i premiera Niemiec w Kijowie. Wszyscy patrzą, jaki będzie klimat tej wizyty. Czy to będzie bardziej o tym, żeby Zełenski trochę ustąpił jednak i już, żeby szła ta normalizacja, my musimy wrócić do interesów takich czy innych z Rosjanami, bo zależymy od nich energetycznie, czy na przykład będzie to silne wsparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i generalnie proukraińska, mocno proukraińska agenda. Dla nas, jako dla Polaków, powinno być smutne to, że nie ma tam polskiego premiera.
że nie ma tam polskiego prezydenta, że nie ma tam polskiego przedstawiciela naszych interesów w tej części Europy, że znowu odbudowuje się podział przez nasze zaniechania też, przez to, jak my się zachowujemy w Europie, podział na starą Unię i nową Unię. A to jest jedna z najgorszych rzeczy, które można sobie wyobrazić, bo to będzie znaczyło, że Putin ma możliwość znowu podzielenia Unii. To nie jest człowiek, który nic nie umie łączyć, to jest człowiek, który tylko dzieli. A więc wykorzysta podziały, które zostały wygenerowane przez te idiotyzmy, również które głosi Orban, Kaczyński i cała reszta, i to pęknięcie będzie faktem. To znaczy, że będzie stara Unia, która będzie robiła swoje, i nowa Unia, która będzie miała swoje tematy i swoje problemy, ale ta stara Unia będzie musiała walczyć z pokusą zagrania interesami nowej Unii i robienia tutaj jakichś transakcji, w których my będziemy nie podmiotem, tylko przedmiotem. Tak się właśnie kończy kozaczenie i rumakowanie w Kaczyńskich i pozostałych, którzy dzisiaj, na przykład Kaczyńskiego, który, no jak można poważnie traktować polityka, który dzisiaj przychodzi i zaczyna mówić, to pogadajmy w takim razie, dlaczego Niemcy się zbroją, bo na pewno się zbroją, bo chcą nas skrzywdzić, albo przynajmniej trzeba tak zakładać, bo przecież oglądałem Czterech Pancernych i tam Niemcy krzywdzili wszystkich jak popadło. Tak, Niemcy krzywdzili. W czasie II wojny światowej robili potworności. Tylko że II wojna światowa wybuchła w 1939 roku, a my za chwilę będziemy przeżywali 2039 rok. Dzisiaj ta wojna, która jest do wygrania, to nie jest wojna 1939-1945 roku, tylko to jest wojna, która dzisiaj dzieje się u naszych granic, dzisiaj dzieje się za naszym płotem i dzisiaj ma potężny wpływ na nasze życie. Bo nie daj Boże, Putinowi uda się rozegrać nas wewnątrz Unii Europejskiej, nie daj Boże, Putinowi uda się skutecznie przyszantażować nas, teraz to jeszcze pikuś, bo jest ciepło, gazem, prądem, ropą, tym wszystkim, co okaże się, jak bardzo tego potrzebujemy w jesieni, zimą tego roku, i ludzie zaczną się przeciwko temu buntować, a wtedy ruskie trole będą od razu do dyspozycji. Wiecie, ja mam wrażenie, że rządzą nam ludzie, którzy kompletnie nie rozumieją, gdzie my dzisiaj jesteśmy. W jakiej skali kłopotów dzisiaj operujemy? W co zostaliśmy władowani? I to są ludzie, którzy jesteś w środku pożaru, to jeszcze się będą bawić zapałkami i benzyną. Oczywiście, że jest tak, że nie ma innej drogi. Oni muszą słabnąć w sondażach, natomiast do wyborów jest jeszcze półtora roku. To jest mnóstwo czasu. Może powinniśmy dzisiaj robić wszystko, żeby tak się spiąć, żeby wytłumaczyć głównie tym wyborcom, o których chodzi w całym tym wyścigu, czyli tym, którzy jeszcze dzisiaj się wahają, są niezdecydowani, niepewni, już zmęczeni tym, ale jeszcze nie zdecydowali się na coś nowego, żeby się opowiedzieli. Żeby zaczęło to być widać w sondażach. Żeby zaczęło to być widać w emocji społecznej, z którą PiS będzie musiał się zmierzyć. Oni nas po prostu za drogo kosztują. Pytacie, no dobrze, ale gdzie konstruktywne propozycje? Ja już nie wiem, ile my jeszcze ich mamy położyć na stole, wiecie. Zobaczcie, chcieliśmy o tym rozmawiać w ramach konferencji o przyszłości Polski, na którą zaprosiliśmy innych liderów opozycyjnych. Wszystko było gotowe, sala wynajęta, dziennikarka umówiona, która miała tę debatę poprowadzić, koncept jasny, no ale może jeszcze nie ten moment, może teraz pograjmy sami, może jeszcze ludzie nie oczekują od nas, żebyśmy dzielili się konkretami, rozwiązaniami. Jeżeli nie teraz, to kiedy? Mamy pokazać te rozwiązania. My mamy lekcje odrobione, wiecie doskonale, jaki mamy program na szkołę, na ochronę zdrowia, na rozdział kościoła od państwa. Od lat, od miesięcy wielkich to mam. Pokazujemy, co zrobić z gospodarką, pokazujemy, co zrobić z konkretnymi rzeczami, które dzisiaj dzieją, z cenami węgla, z odnawialnymi źródłami energii, ze stosunkami międzynarodowymi Polski. My wiemy, jak to wszystko odbudować, my wiemy, jak to wszystko poukładać. Naszym kłopotem jest tylko to, że nie jesteśmy zalogowani do systemu, że siedzimy przed komputerem, którego używa teraz inny użytkownik. I prośba do was, żebyście go wylogowali i żebyście pozwolili nam się zalogować w te wszystkie dyskusje taktyczne, które dzisiaj się toczą. Ach, jak będzie jedna lista, to wszystko się poukłada, krowy się będą cieliły 5 razy w roku, jabłonie będą owocować 16 razy jednego lata, wstąpi na nas z chmury wielkie oświecenie i będzie cudownie. Jedna lista nie jest niczym magicznym. To jest taktyka polityczna. Zresztą zobaczcie, Gazeta Wyborcza, która deła tę jedną listę na sposoby, które już czasami po prostu sprawiały, że ręce opadały do samej ziemi z cichym szelestem, bo to już była po prostu ideologia tak podkręcona, że rzadko się to ogląda. Takie wzbudzenie, takie podniecenie, takie
takie też niezrozumiałe dla mnie, jako dla dziennikarza z 25-letnim stażem zachowania. I co, i wczoraj za ciężkie pieniądze zamówili sondaż, z którego wynika, że dwie listy są lepsze niż jedna lista. Przecież to tam wyraźnie wynika, 15 chyba mandatów, nie 6-7 mandatów jest więcej w przypadku dwóch list niż w przypadku jednej listy, a wiadomo, tam to już podchodzi w przypadku dwóch list pod większość zdolną odrzucać weta prezydenta. A to jest rzecz, która będzie być może potrzebna w tej przyszłej kadencji. Więc wiecie, na to przyjdzie czas. Poza tym przeczytajcie tekst bardzo dobry Adama Gędźwiła na OKO.press, który pokazuje, ile się jeszcze w ciągu roku do wyborów może zmienić. Pamiętacie wybory z 15 roku, które wygrał PiS? Z Platformą i Platformą miała chyba wtedy 24%. Więc rok wcześniej, a my jesteśmy półtora roku przed wyborami, Platforma miała 41%, a PiS miało, ile dobrze pamiętam, 20-kilka%. W ciągu roku wszystko się zmieniło. A w ciągu takiego roku, który jest przed nami, takiego półtora roku, który jest przed nami, gdzie wojna, gdzie chłód, gdzie być może głód, gdzie niebezpieczeństwo, gdzie mnóstwo pytań, które się piętrzą nad naszą głową, wszystko się może zdarzyć jeszcze 15 razy w te czy we w te. Dzisiaj bardzo, bardzo potrzebujemy przede wszystkim waszej determinacji i waszego spokoju, waszej nadziei, waszej wiary w to, że zmiana jest możliwa i takiej chęci do tego, żeby tę wiarę wcielić w życie, żeby to przeprowadzić, żeby to się stało. Bo to wy jesteście obywatelami Rzeczpospolitej. Kaczyński nie ma nad wami władzy. Mimo, żeby chciał mieć nad całą Polską, nad mediami, nad wszystkim. Słyszeliście te brednie, które opowiadał pewnie w Gazecie Polskiej codziennie w mediach teraz, jak to jest prześladowany, bo nie ma wolnych mediów w Polsce i tak dalej. Wszyscy myśleli, że mówił o Kurskim, a się później okazało, że to jednak o tych mediach, które go nie lubią. Trzeba to zakończyć. Wyobrażacie sobie świat, w którym nie będziemy musieli gadać o Kaczyńskim, nie będziemy musieli o nim myśleć, nie będziemy się musieli codziennie zastanawiać, co jeszcze spieprzą, gdzie jeszcze zdefraudują, gdzie jeszcze zmarnują nasz czas. Wyobrażacie sobie taki świat? Bo ja go sobie wyobrażam. I wiecie, co nas od niego dzieli? Dzieli nas od niego jeden głos, który wrzucicie do urny, wy i wasi znajomi. Wy, którzy i wasi znajomi, którzy jeszcze nie głosowaliście, którzy się wahacie, którzy w ostatniej chwili podejmujecie decyzję. To są rzeczy, które dzisiaj powinny nas, w nas buzować. I zachęcać do tego, żebyśmy dzisiaj już zastanawiali się, co my możemy zrobić, co ja, ty możemy zrobić, nie żeby nawet ocalić demokrację, bo to jest rzeczywiście fundamentalnie ważne i poza jakimkolwiek sporem, ale żebyśmy mieli co jeść, mieli się czym ogrzać, mieli jak funkcjonować w świecie, w którym oni zabrali nam podstawowe potrzeby, realizację podstawowych potrzeb, którą mieliśmy przez 30 lat i uważaliśmy, że to jest normalne, że jest ciepło w domu. No to teraz się okaże, że nie. Że to jednak zależy od tego, jakich rządzących masz nad sobą. Zbuntujmy się przeciwko temu. Postawmy się. Jesteśmy za fajnym narodem i za cenny jest nasz czas. I czas naszych dzieci, żebyśmy na takie rzeczy pozwalali. Ściskam was bardzo serdecznie. Znowu, słuchajcie, no, znowu dyskusja o jednej liście. No słuchajcie, czy naprawdę nie możecie zrozumieć jednej prostej rzeczy, kochani wyznawcy jednej listy, że to nie jest żaden fetysz, że to nie jest żaden cudowny gadżet. To jest narzędzie propagandowe Platformy Obywatelskiej, które wzięła na warsztat po to, żeby pokazać, że jest hegemonem na opozycji. My chcemy partnerskich relacji z Platformą Obywatelską, z Lewicą, z PSL-em. Stawiamy tę sprawę bardzo jasno i będziemy bardzo konsekwentnie przekonywać, że najpierw debata merytoryczna, a później taktyczna, że czas na nową politykę po to, żeby włączyć tych ludzi, którzy dzisiaj mogą dać nam zwycięstwo nad PiS-em. Nie będziemy niczyim wasalem, nie będziemy niczyim podwykonawcą. Jesteśmy partnerem odpowiedzialnym. Jak się z nami na coś umówisz, to dowozimy. Jak się umówimy na event, to przychodzimy. Jak się umówimy na datę, to realizujemy. Jak się umawiamy na wspólną akcję, to robimy. Jak będzie trzeba podpisać umowę koalicyjną, to podpiszemy w poczuciu odpowiedzialności i pokażemy, na co się zgadzaliśmy. Dojrzałość, prostota, pragmatyzm, uczciwość, transparentność, to są te rzeczy, które dziś trzeba położyć na stole. I wiele razy jeszcze będę tłumaczył, pokazywał i objaśniał, że dzisiaj jest czas na zupełnie coś innego. Dzisiaj jest czas na to, żeby tych czterech czy pięciu liderów zbudowało między sobą w relacjach zaufanie do siebie. I w tym nie pomogą te wszystkie sekciarskie okrzyki, gazetki parafialne Kościoła jednej listy, opowieści o tym, które są odklejone od rzeczywistości. I to wczorajszy Kantar pokazał, jak mówię jeszcze raz, odsyłam, pokazujący, że dwie listy są lepsze niż jedna lista. Proszę zobaczyć na danych w Gazecie Wyborczej, wszystko jest ładnie napisane. Można poczytać wcześniej teksty profesora Flisa. Dobrze, że tam zostały opublikowane, które wyraźnie też pokazywały, w którą stronę. Ale to nie o tym jest dzisiaj rozmowa.
Dzisiaj do wyborów mamy półtora roku. I dzisiaj powinniśmy, my liderzy, przez kilka miesięcy zbudować między sobą takie kontakty, żeby jak przyjdzie za parę miesięcy do układania się, do zastanawiania się, jak ułożyć te taktyki, jak to wszystko poukładać, żebyśmy mieli do siebie takie zaufanie, żebyśmy nie musieli powtarzać historii. Na szczęście się dobrze skończyło, jak z Rzeszowa, kiedy co dwie godziny ktoś wydzwaniał do drugiego i sprawdzał, czy ten drugi go nie wystawił, bo na to po prostu nie będzie czasu. Wtedy trzeba będzie położyć ręce na stole, umówić się i działać. Każdy w swoim miejscu działać tak, żeby wspólne dobro było naszym wspólnym mianownikiem. I teraz na to potrzeba czasu, żeby się to zaufanie zbudowało. Jesień po wakacjach to będzie ten czas, kiedy będą dyskusje, badania, zastanawiania się nad taktykami, takie czy inne konfiguracje, bo musi się to wydarzyć jesienią. Jeżeli mamy przynieść jakąś opowieść Polakom, to ona musi wydarzyć się przed końcem tego roku, bo później do wyborów zostaje 9-10 miesięcy, w których trzeba będzie przekonać ludzi po ciężkiej bardzo zimie, że nadzieja działa, że jest możliwa. Oczywiście, że jesteśmy gotowi do podpisania umowy koalicyjnej, oczywiście, że jesteśmy gotowi do podpisania wszystkich porozumień, jakich będzie trzeba, oczywiście na sensownych warunkach, w które... Przecież wiemy, że nie będziemy rządzić sami. To dzisiaj nie jest możliwe. Może kiedyś w przyszłości, ale dzisiaj musimy budować w sobie tego ducha partnerstwa i ten duch partnerstwa będzie obecny. A nasz pragmatyzm, dowiedziony wczorajszymi sondażami, pokazuje, że trzeba się czasami upierać przy tym, co dyktuje zdrowy rozsądek, a nie przy tym, co dyktują nabuzowane emocje albo takie czy inne potrzeby. Na zimno, spokojnie, z kalkulacją, z szacunkiem i w takim, no właśnie nie wiem, jak to inaczej nazwać, ale w duchu odpowiedzialnego partnerstwa, gdzie nie wystawiamy się, gdzie różnimy się, ale działamy razem. W takiej polityki dzisiaj chyba Polacy też chcą. Mi się przynajmniej tak wydaje. Ja czułbym się bezpiecznie, gdybym widział różnych ludzi przychodzących z różnych światów, którzy umieją usiąść przy jednym stole i powiedzieć, co do tego się nie zgadzamy, ale to razem załatwimy. Dla mnie to jest bezpieczny fundament. Dużo bardziej bezpieczniejszy niż zamordyzm Kaczyńskiego w Zjednoczonej Prawicy i niż udawanie, że wszyscy nie mamy wyjścia, więc musieliśmy się zgodzić na coś innego, bo wtedy nie ma entuzjazmu. Nie ma radości ze wspólnej pracy. Nie ma tego, na co ja, mówiąc szczerze i znając też bardzo już chyba dobrze tych, z którymi przychodzi mi grać, bardzo ich lubiąc, naprawdę, mam wielką nadzieję. Mam nadzieję, nas nie opuści, was nie opuści. Bardzo proszę, żebyście z nami byli. Teraz, jak wiecie, widzicie, ostro jedziemy do przodu, rośniemy w sondażach, zatrzymaliśmy te spadki, które po tym okresie wyhamowania były nieuniknione, ale zatrzymaliśmy je, teraz powoli odbudujemy się, idziemy do góry o procent, o dwa, o trzy w niektórych sondażach, cieszy nas to. To wszystko jest możliwe dzięki waszej pracy, dzięki waszemu zaangażowaniu, za które serdecznie dziękuję. Jesteśmy w całym kraju dzisiaj obecni. Wiele jeszcze rzeczy do tych wakacji się wydarzy i w czasie wakacji się wydarzy. Prosimy was niezmiennie o wsparcie. Wspieraj Polska2050.pl, czy to po prostu na to, czy na Fundusz Wolności, który powołaliśmy jako taki fundusz, takie miejsce zaparkowania naszych marzeń, jako składkę na kraj, który możemy mieć, na który zasłużyliśmy. Też wszystko znajdziecie na naszej stronie. Każdy datek, 5, 10, 20, 15 zł, to się dzisiaj liczy, bo dzięki temu możemy jechać dalej, a czasu nie będziemy mieli więcej. Ten zegar, który bije w naszej siedzibie, pokazując czas do wyborów, on bezlitośnie odmierza w dni. Każdego dnia jest to jeden dzień mniej. Liczę, że zdążymy. Jestem przekonany, że zdążymy i że zrobimy wszystko tak, jak to powinno wyglądać. Do zobaczenia o 11.15 na konferencji prasowej. Wszystkiego dobrego i ściskam was bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście.